Dobra, pokażę Wam, jak podłączyć sygnał z komputera do takiego telewizora przez modulator. Da się to zrobić. Ogólnie ten telewizor nie ma gniazda Cinch ani HDMI, bo jest na tyle stary, że nie ma szans, żeby miał. Ale można na nim wyświetlać sygnał z komputera bądź dekodera DVB-T i normalnie na nim oglądać telewizję. Lub telewizję z YouTube'a, Netflixa, takie inne rzeczy. No i dobra, potrzebujemy do tego ogólnie modulatora. To jest modulator tego typu, troszeczkę taki, że z jednej strony jest kablowy, a z drugiej strony jest taki wysyłający sygnał w przestrzeń, można powiedzieć. Dzięki temu, że ma tą antenkę, nie będziemy potrzebowali kabla, żeby podłączyć tutaj sygnał do telewizora, tylko ta antenka będzie wysyłać sygnał, a ta antenka będzie go odbierać. Są też takie modulatory, które potrzebują rzeczywiście kabla, żeby to podłączyć, natomiast one źle działają z tymi naszymi polskimi telewizorami, dlatego że fonia jest przestawiona i trzeba by albo w modulatorze coś przekręcić i zmienić, albo w telewizorze by trzeba było przestroić fonię, żeby współpracował z tym modulatorem. Ja nie chcę tego robić, bo to jest za dużo roboty takiej, można powiedzieć, serwisowej. A jak jednego kabla będzie mniej, no to chyba nawet lepiej. Więc na razie sobie tego odłożymy. Do tego jest jeszcze do tego modulatora potrzebny taki konwerter. Ten konwerter ogólnie jest taki malutki. On jest po to zasilany z gniazda USB. Można podłączyć spokojnie pod komputer bądź ewentualnie dekoder, który ma gniazdo USB. I to jest takie o malutkie urządzonko. Z jednej strony wchodzi sygnał z HDMI, a z drugiej strony wychodzi sygnał na Cinche, żeby można było podłączyć tutaj do tego modulatora. I zaraz my to tutaj podłączymy wszystko, żeby to można było sprawdzić, jak wyświetla się na tym telewizorze. Potrzebujemy jeszcze ogólnie kabel Cinch, taki potrójny. Teoretycznie może być podwójny, żeby był jeden sygnał. Jedna wtyczka musi być wideo, jedna wtyczka po prostu dźwięku. I to też powinno działać. Do tego potrzebujemy jeszcze kabel HDMI. Zasilacz do modulatora. On ma taką nietypową wtyczkę, bo to jest wtyczka taka bardziej chyba chińska. Ale przejściówki mam, także spokojnie można to będzie podłączyć. No i oczywiście stary telewizor. Ja będę to testował z laptopem, dlatego że no obecnie nie mam dekodera żadnego DVB-T, z którym by to działało. I teraz ta chwila, bo potrzebuję to podłączyć tutaj, gdzie mam najbliższe gniazdko. I teraz tak, tu będę to podłączał. No, tak jak widać, to jest już podłączone, już świeci, nadaje, natomiast jeszcze nie ma za bardzo co. Tam podejrzewam, że telewizor będzie odbierał takie paski na ekranie z tego modulatora sygnał. Teraz bierzemy kabel Cinch. Tę część sobie tu zostawimy. Tu oczywiście trzeba to podłączyć kolorami, żeby żółty był do żółtego, czerwony do czerwonego, biały do białego. Żółty to jest wideo, biały to jest dźwięk i czerwony to też jest dźwięk. Podłączymy, położymy sobie go na razie tutaj. Tak, teraz tak samo jest z tym małym konwerterem. Tutaj tak samo trzeba podłączyć żółty do żółtego gniazdka, biały do białego gniazdka i czerwony do czerwonego. I ja sobie podłączę tą zasilankę do komputera, do gniazda USB komputera. Jakoś w tą stronę. Dobra. Tu nie ma żadnego wskaźnika, że działa, ale musimy założyć, że działa.
Dobra, teraz jeszcze tak, tu podłączymy sobie do tego gniazda od tego konwerterka kabel HDMI. O dobra, tak strzeliło, to znaczy, że jest podłączone. I teraz podłączymy sobie do komputera. On ma tutaj. Dobra. No i co zostało? Podłączenie. Telewizor jest chyba nawet podłączony do prądu, także spoko. Telewizor to jest ogólnie Neptun 150 z lat 80., bodajże jest to rocznik 1988. On tutaj ma takie gniazda tylko zasilanie 220, zasilanie 12 V i gniazdo antenowe z wtyczką, tutaj podłączona jest ta antena. Nie ma szans, żeby ten telewizor miał gniazdo jakieś euro czy gniazdo Cinch. Można to sobie samemu dorobić, natomiast no, ja tego nie robię, bo no, nie ma sensu, jak są modulatory różnej od różnych firm, to bez sensu, żeby tutaj grzebać w tym telewizorze, jak on jest sprawny. I on jest w stanie tutaj po prostu sam odbierać ten sygnał. No dobra, to uruchamiamy go. Jest już podłączone. Dobra, no chwilę potrzebuje czasu. O, tak jak widać, już wyświetlił się obraz z komputera. To jest to samo w sumie. Ten filmik nasz z rupieciarzy wyświetla się tutaj. Dobra. Dźwięk pewno będzie też, tylko trzeba by coś było puścić. Dobra. No i leci. O. No. Krzesło jakieś takie, ale no, działa, działa bardzo dobrze. Okej. No tak jak mówię, no można tutaj podłączyć wszystko tak naprawdę przez ten modulator i konwerter. W przypadku chyba podłączenia, z tego co pamiętam, samego dekodera DVB-T, wtedy nie jest potrzebny ten konwerter. Bo dekoder DVB-T ma gniazdo euro. W większości powinien mieć gniazdo euro. Są takie przejściówki euro na Cinch, do których można podłączyć spokojnie ten sam kabel bez tego konwertera i on będzie wyświetlał sygnał przez ten modulator tym kablem na tym telewizorze. I będziecie mogli normalnie oglądać telewizję DVB-T na telewizorze z lat 80., 70., nawet z 60., nawet telewizor lampowy jest w stanie odbierać DVB-T przez ten modulator. Tylko kwestia po prostu nastrojenia, bo to, tak jak tu pokażę Wam, można spokojnie zmienić i rozstroić ten telewizor. O, i on nie będzie tego odbierał, ale wystarczy tylko przekręcić z powrotem tutaj tą gałkę i nastroi się. No, tu chyba wszystko, tyle chyba można powiedzieć. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Mam nadzieję, że ten filmik się podobał. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia.